programie Adblock, po kliknięciu dodaj listę Fani Mani do wyjątków, uruchamia się ekran opcji zamiast dodawania listy. Taką listę możemy dodać ręcznie. Na stronie pomocy Fani Mani znajdziecie wpis o tym liście i tutaj jest link, który wystarczy skopiować. Klikamy prawym przyciskiem i klikamy kopiuj z linku. Następnie wchodzimy w opcję Adblock, listy filtrów. I tutaj w polu własnej listy filtrów wklejamy tę listę i klikamy subskrybuj. I to wszystko. To okno można już zamknąć. Jeśli chcielibyście dodać taką listę niezależnie od komunikatu, albo ten komunikat nie wyświetla się u was na stronie, to możecie wejść w opcję Adblocka. Jeśli nie widzicie ikonki Adblocka, to możecie kliknąć w ikonkę, rozszerzenia, a następnie Adblock i opcje. I analogicznie jak wcześniej po wejściu opcje listy filtrów można dodać białą listę partnerów Fani Mani. I to wszystko w tym filmie. Dzięki bardzo i do usłyszenia. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.